Dziękuję za to, że bierzecie udział w projekcie Jaskinia Słowa, że oglądacie, słuchacie tych nagrań, które umieszczam na kanale Jaskinia Słowa na YouTubie. Zachęcam do tego, by subskrybować ten kanał. Wystarczy kliknąć ten czerwony guzik z napisem subskrybuj. Wtedy na pewno nie przegapicie żadnych filmów, które tutaj umieszczam. Oraz o umieszczanie komentarzy pod filmami, które daję. To także jest taka pomoc do tego, by ten kanał mógł się rozwijać. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Link do zrzutki jest w opisie filmu. Każdej niedzieli próbuję razem tutaj odkrywać, przygotowywać komentarz do Słowa Bożego najbliższej niedzieli, żeby lepiej rozumieć to, co w Kościele potem będziemy słyszeć. 28. niedziela zwykła to spotkanie ze szczególnym słowem, ze słowem o mądrości. Pierwsze czytanie pochodzące z Księgi Mądrości, pochodzące w zasadzie z pierwszego wieku, z czasów tuż przed przyjściem Chrystusa. To fragment jednej z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu. Co jest tą mądrością? Mądrość, tutaj w tym obrazie autor mówi o przyjęciu mądrości, tak jakby mówił o związku, o jakiejś relacji miłosnej. Wybrał mądrość spośród różnych innych rzeczywistości, nie znalazł tak czegoś cennego w żadnym bogactwie, w żadnych drogich kamieniach. Mądrość, czyli umiejętność chodzenia Bożą drogą, umiejętność słuchania Boga, pójścia za Bogiem, wybierania drogi Słowa Bożego. To jest prawdziwa mądrość. Żyć w jedności z Bogiem, żyć w oddaniu Panu Bogu. To niezwykła wartość, której myślę nam też często brakuje. A czemu to wybierać? Czemu iść za Słowem Boga? O tym nam powie drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. To tekst z końca pierwszego wieku, a więc już z czasów, kiedy kształtuje się wspólnota chrześcijan. Bardzo ważne słowa, które warto zapamiętać chyba na całe życie. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne. Jest mocniejsze niż miecz obosieczny, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Taki rodzaj miecza, który w dwie strony potrafi siec, potrafi uderzać, ciąć. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, to znaczy Słowo Boże, które dosłownie skuteczne, po grecku energes, energes, czyli no pełne energii, jest pełne mocy, jest tym, co daje, napędza wszystko. Słowo Boże jest takie, przenikające, dosłownie przecinające, przebijające, przeszywające, aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku, osądza pragnienia i myśli serca. Słowo Boże może przebić każdą zbroję, każdą barierę, każdy mur, który budujemy. Słowo Boże przenika nas do głębi. Słowo Boże osądza to, co jest głęboko w sercu człowieka, bada człowieka. Słowo Boże potrafi dosięgnąć do najgłębszej głębi serca człowieka. Tym, co będzie nas sądziło na końcu świata, jest Słowo Boże. Jest to, jak myśmy wypełniali to Słowo. To bardzo ważna Ewangelia Nowego Testamentu, opowiadanie z listu do Hebrajczyków. Też ostatnie zdanie. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Takie słowo trochę uderzające. Zdamy rachunek. Staniemy kiedyś wszyscy przed Trybunałem Boga. I Bóg zapyta nas nie o to, jaki mamy majątek, nie o to, cośmy w życiu osiągnęli, ale o to, jaka była nasza miłość. Jakie było nasze serce wobec drugiego człowieka, wobec Boga, w patrzeniu na siebie. I dzisiaj może nie jesteśmy na łożu śmierci i nie wybieramy się już jutro na tamten świat, ale warto by zapytać siebie, jaka jest dzisiaj Twoja miłość? Jakie jest dzisiaj Twoje bycie dla innych, Twoje dzielenie się z innymi, Twoje dzielenie się tym, co posiadasz? Tutaj pomoże nam Ewangelia. Ewangelia świętego Marka, rozdział 10, wersety od 17 do 30. Długa Ewangelia, która składa się w sumie z takich trzech przestrzeni, trzech elementów. Najpierw opowieść o
bogatym człowieku. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadł na kolana i zaczął go pytać. To ciekawy moment. Zobaczcie, Jezus sobie nie siedzi gdzieś pod drzewem. Jezus się wybiera w drogę, a więc opuszcza miasto, udaje się w drogę, oddala się, odsuwa. I ten człowiek nie przychodzi do Jezusa, on do Niego przybiega. Jest tutaj taka dynamika zarówno Jezusa, który odchodzi w drogę, a więc w kierunku Jerozolimy. On podąża cały czas w stronę Jerozolimy, tam go spotkają cierpienia, tam wypełni się cała jego misja, misja mesjańska. Tam też doświadczy człowiek na sobie skutków tej misji, to znaczy przez jego zmartwychwstanie, przez jego zwycięstwo nad śmiercią. To jest jego droga, jest jego powołanie. On wybiera się w drogę, idzie dalej. I to jest ten moment, w którym jest ten młody człowiek, który przychodzi do niego. Przybiega człowiek. Zobaczcie, to jest chwila. Gdyby tamten nie przybiegł, to Jezus już by się oddalił. Gdyby miał iść, to by nie spotkał Jezusa, bo Jezus się oddalał. To jest moment. To jest twój moment, w którym możesz przyjść do Jezusa, w którym na nowo możesz Go wybrać. Na nowo też możesz Go pytać o to, co jest w głębi twojego serca. O to, co może wydaje się niezrozumiałe, niejasne. O to, co może jest dla ciebie trudne. O to, o co może boisz się zapytać. Czy masz taką odwagę, takiego intensywnego, pełnego dynamizmu przychodzenia do Jezusa, aby Mu siebie zawierzyć, aby Mu o sobie mówić? Jeśli przegapisz ten moment, to możesz się z Nim minąć. Nie mów sobie, że kiedyś pójdę do spowiedzi, że jeszcze parę niedziel nie będę u Komunii Świętej, że jeszcze trochę popatrzę na swoje życie, a kiedyś tam coś naprawię, to przyjdę do Jezusa, a może za parę lat. Teraz, to jest teraz ten moment, kiedy możesz pójść za Jezusem, żeby nie było za późno, żeby czegoś ważnego nie stracić. Zaczął go pytać, ale upadł przed nim na kolana, czyli jakby uznał w nim kogoś bardzo ważnego. Uznał w nim tego, przed kim oddaje się, komu oddaje się cześć. Uznał w nim Boga. Nauczycielu dobry, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? Nauczycielu dobry, to jest zwracanie się do Jezusa z wielkim szacunkiem. I to pytanie, które on zadaje, może gdzieś nurtuje go od dawna. Czy to jest też i moje pytanie? To pytanie można by innymi słowy powiedzieć, zadać, jaki jest sens mojego życia? Jaki jest cel mojego życia? Jak mogę osiągnąć ten cel? Jak mogę dostać się do Królestwa Bożego? Czy ta perspektywa w ogóle dzisiaj dla mnie jest czymś atrakcyjnym? Czy ja w ogóle o tym sobie myślę? Czy idę przez życie tak, by dojść do Boga? Czy robię wszystko tak, żeby rzeczywiście osiągnąć szczęście? Ta idea jest niezwykle ważna, może nie idea, to złe słowo, ta myśl, to żebyśmy pamiętali o tym, o kierunku, o celu, w którym idziemy. To pytanie przychodzi do Jezusa Żyd. Dla Żyda czymś jasnym jest uznanie, że aby osiągnąć życie wieczne, trzeba przestrzegać prawa. I też to będzie. Jezus odpowiada, znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj czci ojca i matkę. Ten człowiek mówi na to, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Od mojej młodości, to znaczy prawdopodobnie od 12 lat, od 12 roku życia, czyli od momentu, kiedy z chłopca człowiek staje się mężczyzną. W specjalnym obrzędzie bar mitwy zostaje mężczyzną i od tego momentu obowiązują go wszystkie przepisy, wszystkie prawa, których musi przestrzegać. Dziecko nie musi jeszcze tych wszystkich praw i przykazań przestrzegać. I to Jezus w nim widzi, tą jego wierność prawu i mówi do niego, spojrzał na niego z miłością, dosłownie spojrzawszy na niego, ukochał go. To słowo agapao, ukochał go.
Jezus patrzy z miłością na tego człowieka, ale człowiek jakby tego zdaje się nie widzieć. Nie zauważył tego, tak zajęty wpatrywaniem się w tą swoją drogę. Jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, przyjdź i chodź za mną. Ważna zasada, zobaczcie, to nie w każdym powołaniu. To powołanie jest zawsze bardzo indywidualne. Jezus każdego z nas powołuje w taki wyjątkowy i jedyny sposób. Kiedy powołuje Piotra, nie mówi mu, oddaj, sprzedaj swoją łódź, zostaw co masz. Nie. Piotr potem po całej wędrówce z Jezusem, po śmierci Jezusa, wróci do swojego zawodu i dalej będzie łowił, czyli ta jego łódź ciągle jest z nim, więc nie każe tego robić. Też czytamy w Dziejach Apostolskich, że szły za nim kobiety, czytamy w Ewangelii, które usługiwały im ze swego mienia, także z tego, co posiadały, czyli Jezus nie każdemu mówi, oddaj co masz. Ale temu człowiekowi widać mówi dlatego, że zna jego serce i wie, że te bogactwa, które gromadzi, a potem się okaże, że miał wiele posiadłości, czy wiele majątku, wiele posiadał, okazuje się, że to posiadanie coś ważnego w jego sercu przysłoniło. Coś ważnego w jego sercu zamknęło. Człowiek ten odszedł smutny, spochmurniał na te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele, posiadał wiele. Dosłownie tutaj trzeba zobaczyć, spochmurniał, to znaczy przeraził się, pobladł, był w jakimś szoku, przerażony i odszedł zasmucony, dosłownie odszedł pełen żalu, pełen bólu, spochmurniały, zasmucony. Dlaczego? Bo Jezus dotyka bardzo czułego miejsca tego człowieka. Znalazł w nim problem. Takie zbytnie przywiązanie do tego, co jest materialne. Bogactwo, które jest ciężarem, który nie pozwala się wznieść do nieba. Tak bardzo jest przywiązany, dosłownie jakoś przyciągnięty do ziemi, w tym, co materialne, do tego, co materialne, że nie jest w stanie się podnieść do nieba. Wiecie, że to Ewangelia jest bardzo konkretna także dla nas. Jak my patrzymy na pieniądze, nie jest źle mieć, ale pytanie, czy potrafię się dzielić. Jest taka piękna praktyka, biblijna praktyka, dziesięciny, oddawania dziesiątej części swoich zarobków. Czy to w skali roku, czy może łatwiej w skali tego, co dostaje. Dostaje 100 zł od kogoś, to 10 oddaje na jakieś dobre cele. Dostaje pensję, 5 tysięcy złotych, 1000 zł, 2000 i odpowiednio 10% z tego, 500, 100 czy 200, oddaje na jakieś cele. Ktoś powie, to straszne. No to dobrze, idź za tym dalej. Czemu to straszne? Bo co, bo nie starczy? To zrób tak, żeby starczyło. Ludzie czasem żyją za dużo mniej niż ty masz w portfelu czy na koncie. I jakoś musi im starczyć. Od pierwszego do pierwszego. Zobacz, jakie jest twoje przywiązanie do pieniędzy? Czy jesteś w stanie tak konkretnie pójść za tym słowem? Dostajesz pieniądze, to się nimi dziel. Niekoniecznie mówię wpłać na Caritas, sponsoruj swój kościół. Też, oczywiście też, bo kościół też żyje z tego, co dają mu ludzie. Ale zobacz, ile jest ludzi, którzy czegoś potrzebują. Różne akcje, fundacje. Czemu nie możesz na przykład, sponsorować nauki dziecka? Są takie różne fundacje prowadzone przez ludzi kościoła, zaufane fundacje, które prowadzą na przykład szkoły w Afryce. Możesz, to nazywa się duchową adopcją, możesz adoptować ucznia, uczennicę takiej szkoły i przez rok za jakieś 300 czy 400 zł pozwolić jej się uczyć. To naprawdę jest tak dużo? Zobacz, to jaka jest twoja reakcja na taki pomysł?
spróbuj dziesiątą część swoich oszczędności, swojej pensji, tych pieniędzy, które dostajesz, oddawać na jakiś dobry cel, drugiemu człowiekowi. Jaka jest twoja reakcja? Buntujesz się? Ciekawi cię to? Mówisz, że spróbujesz? Warto się zapytać, jakie jest moje przywiązanie do bogactw, do tego, co posiadam. Nie mówię, że warunkiem, żeby spełnić tę Ewangelię, jest dać ten 10%. Nie. Ale zastanów się, w jaki sposób dzisiaj patrzysz na pieniądze? Czy to są tylko, no mam to mam, nie mam to nie mam? Czy zaczynasz robić wszystko, aby mieć? Bo to potem pociągnie inne rzeczy. Nie mam czasu dla rodziny, bo muszę pracować. Zamiast wrócić do domu o 17 czy 18, wracam o 22. Zamiast nie pracować w niedzielę, pracuję całą niedzielę. Zamiast być z rodziną, jestem przed komputerem. Zamiast być z innymi, jestem w firmie. Tak? I czy to jest właściwa droga? Czy nie jest tak, że mi te materialne sprawy przysłaniają sprawy duchowe? To nie jest tak, moi drodzy, że ja tak sobie mogę mówić, bo jestem księdzem, więc mi nie brakuje. Tak nie jest. Ja też się próbuję liczyć z pieniędzmi, ale także i próbuję je dawać. Mam, to daję. Próbuję się tym dzielić. To jest temat trudny, ale nie można udawać, że go nie ma. Jezus mówi dalej w Ewangelii: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Łatwiej jest, to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego, ale nie jest to niemożliwe. Można. Tu opowieść o tym uchu igielnym. Pojawia się ten motyw, przerywając trochę to rozważanie o bogactwie, pojawia się ten motyw w wielu miejscach. To ucho igielne, niektórzy komentatorzy mówią, że to była taka brama bardzo wąska w Jerozolimie, ale nie mamy biblijnych podstaw, by to nazwać w ten sposób. Prawdopodobnie tu chodzi naprawdę o ucho igielne, w sensie o, dosłownie tam jest w tekście greckim, usta igły, dlatego że to się pojawia także w opowieściach żydowskich, w Midraszu, na przykład w Midraszu do Pieśni nad Pieśniami jest taki tekst. Święty mówi: otwórz dla mnie drzwi tak wielkie jak ucho igielne, a ja otworzę dla ciebie drzwi, przez które będziesz mógł przenieść namioty i wielbłądy. To jest mowa o takim bardzo odważnym otwarciu serca dla Boga. I jeszcze inny przykład z innego midraszu do Księgi Rodzaju. Ucho igielne nie jest zbyt wąskie dla dwóch przyjaciół, by przez nie przeszli. Jednak świat nie jest zbyt szeroki dla dwóch wrogów. Więc widzimy, że w starożytności ten obraz ucha igielnego i przechodzenia przez to ucho jest jakoś obecny i jakoś się pojawia. Jest trudne, ale możliwe. Czemu to dzisiejsza Ewangelia nam to mówi? Zawsze o to pytam, kiedy otwieram Ewangelię, kiedy słucham Ewangelii. Czemu Jezus dzisiaj zostawia mnie z takim słowem o pójściu w ten sposób za Jezusem, o takim otwarciu serca dla Jezusa? Czy jestem w stanie zrezygnować z czegoś dla Jezusa? Dzisiaj świat nam funduje bardzo konkretną iluzję takiego egoizmu, dążenie do własnego szczęścia. Musisz być szczęśliwy, dobre jest to, co uważasz, że jest dobre. Idź za tym, co jest dla ciebie dobre. Dzisiaj to, jutro tamto, dzisiaj z tym, jutro z tamtym. Czy jesteś w stanie z czegoś zrezygnować? Czy potrafisz się za czymś tak opowiedzieć? Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci, pól z powodu mnie i Ewangelii, żeby nie otrzymał 100-kroć więcej. Czy ta perspektywa, że otrzymasz 100-kroć więcej, nie jest dla ciebie kusząca? Jeśli nie, odejdziesz smutny. Dzisiejsza Ewangelia nie mówi o powołaniu, znaczy mówi o powołaniu odrzuconym, nieprzyjętym, jakoś zmarnowanym. Można Jezusa słyszeć, można doświadczyć tego Jego patrzenia z miłością,
i odrzucić jego propozycję.